Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji spróbować dobrego kremu cytrynowego, to mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu, bo ja mimo iż nie jestem fanką takich mocno kwaskowatych smaków, ten krem bardzo mi zasmakował. Jest on na bazie lemon cardu, przepyszny, gładki, aksamitny, a do tego stabilny. Krem cytrynowy, który świetnie komponuje się z innymi owocowymi smakami, a jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak smaki łączyć w tortach, to taki film znajdziecie już na kanale, a my zajmijmy się przygotowaniem kremu. Na początek wyparzoną cytrynę dokładnie ścieram na tarce, ale uważam tutaj, żeby nie zetrzeć tej białej części, żeby wszystko nie było gorzkie. Wlewam też sok z cytryny, dodaję cukier, jajka, żółtko i całość wkładam do jednego garnka, następnie ustawiam na palniku, włączam tutaj taką średnią moc i ciągle mieszając podgrzewam moją masę do jej zgęstnienia. Ona musi uzyskać temperaturę mniej więcej 82-84 stopni. Powinna zgęstnieć, ale nie może się z niej zrobić jajecznica. Tutaj trzeba bardzo uważać. Pamiętajcie też o tym, że kiedy używacie jajek świeżych, muszą być one zdezynfekowane, wyparzone, więc tutaj jest to bardzo ważne. Ewentualnie możecie użyć jajek i żółtek pasteryzowanych. Będzie to wtedy bezpieczniejszy produkt. I możecie tutaj zobaczyć, że mój lemon curd już robi się dużo gęstszy. Ja akurat miałam troszeczkę problem z termometrem, ale tutaj organoleptycznie już wiedziałam, w którym momencie ten curd jest na tyle dobry, że ma tą temperaturę, którą powinien mieć. Delikatnie powinien on oblepiać łyżkę i spływać właśnie z tej szpatułki silikonowej nie tak szybko. A następnie, kiedy już będzie gotowy, wyłączam palnik, lekko studzę masę i przy temperaturze mniej więcej 35-40 stopni dodaję masło. Całość mieszam, żeby masło mi się dobrze wmieszało w mój lemon curd. Jeszcze dodatkowo pomagam temu wszystkiemu, blendując moją masę, a następnie dla takiej naprawdę jedwabistej gładkości będę przecierać całość przez sitko. Jeżeli nie dopilnowalibyście swojego lemon curdu i zrobiłby się on właśnie jak taka jajecznica, to możecie go uratować w ten sposób, że będziecie blendować masę, a następnie też przecierać ją przez sitko, dzięki temu ona z powrotem zrobi się gładka. Natomiast warto tych temperatur mimo wszystko pilnować. Gotowy lemon curd przykrywam folią spożywczą w kontakcie, wkładam na noc do lodówki i następnego dnia będę przygotowywać najpyszniejszy krem cytrynowy. Śmietankę, mascarpone, śmietan fix oraz cukier puder następnego dnia wkładam sobie do misy robota i całość ubijam na sztywny krem. Dopiero później, po wyłączeniu robota, będę dodawać mój lemon curd i wszystko mieszać szpatułką silikonową. Warto sobie najpierw delikatnie przemieszać go przed dodaniem do kremu, a następnie właśnie wyrobić cały krem szpatułką silikonową. Dzięki temu wszystko będzie miało taką gładką, jedwabistą konsystencję, a krem dalej będzie stabilny. Ten krem świetnie nadaje się również do tartaletek czy babeczek, więc jeżeli chcecie, możecie użyć go właśnie w ten sposób. Ja ten krem użyłam w połączeniu z konfiturą malinową i kremem mango. Miałam taki bardzo egzotyczno-owocowy, bardzo świeży, lekki tort, który świetnie sprawdzi się na przykład na letnie przyjęcia. Jeżeli chcecie poznać więcej kombinacji smakowych, zapraszam do opisu pod filmem, tam znajdziecie też link. A ja już za dzisiaj Wam dziękuję, mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał i z niego skorzystacie, a jeżeli tak, to dajcie znać, jak Wam smakował. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego smacznego, do zobaczenia w kolejnych filmach.